Każdy pacjent po operacji ginekomastii otrzymuje indywidualne zalecenia. Zwykle podstawowe zalecenia to jest ograniczenie wysiłku fizycznego przez określony czas, noszenie specjalnego ubranka uciskowego, jeżeli jest takie zalecenie, bo w przypadku mniejszego stopnia ginekomastii nie zawsze musimy to ubranko uciskowe stosować. Pacjent musi się zgłosić do kontroli. Te kontrole pozwalają nam na kontrolę procesu rekonwalescencji, kontrolę efektu pozabiegowego, kontrolę procesu leczenia. Chodzi o to, żeby ten efekt, który osiągamy zabiegiem, był jak najbardziej optymalny. Niektórzy z pacjentów wymagają dodatkowo drenaży, masaży, żeby poprawić wygląd okolicy pozabiegowej. Część pacjentów po zabiegu ma zakładane dreny. Te dreny są usuwane po około 2-3 dniach od wykonania operacji. I w celu usunięcia tych drenów również trzeba pacjenta umówić na konsultację.